Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, na który wiem, że długo czekałyście i jest to odcinek o rzęsach. Jak wiecie, ja jestem ogromną miłośniczką sztucznych rzęs i dlatego będę chciała się z Wami w tym odcinku podzielić właśnie tym, jak zakładam rzęsy, jak ściągam rzęsy, jak je pielęgnuję, na jak długo mi starcza jedna para, jakie modele polecam, jakich modeli używam i czym warto się sugerować przy zakupie, przy doborze właśnie sztucznych rzęs. Więc jeżeli jesteście tym tematem zaciekawione i poszukujecie odpowiedzi na wszystkie wcześniej wymienione przeze mnie zagadnienia, to serdecznie Was zachęcam do dalszego oglądania. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że również teraz mam sztuczne rzęsy i jak widzicie, nie są to jakieś mega spektakularne rzęsy, bo właśnie tutaj pierwszą kwestią będzie to, co będę chciała zdementować, to to, że sztuczne rzęsy wyglądają sztucznie. Słuchajcie, sztuczne rzęsy nigdy nie będą wyglądały sztucznie w momencie, kiedy dobierzecie je adekwatnie do swojej budowy oka i do też makijażu, który macie. Ja od czasu do czasu, bardzo rzadko się to zdarza, kiedy nie mam kreski, zakładam tylko i wyłącznie sztuczne rzęsy i tak naprawdę one robią cały makijaż. Sztuczne rzęsy, które są dobrze dopasowane do naszego oka, sprawiają, że po prostu te rzęsy wyglądają jak nasze własne rzęsy, tyle że bardzo dobrze wydłużone tuszem do rzęs i bardzo ładnie wytuszowane. Więc tutaj chciałabym zdementować pierwszy mit dotyczący tego, że sztuczne rzęsy wyglądają sztucznie. Chyba że założycie sobie rzęsy, które będą nieadekwatne do okazji lub też nieadekwatne do Waszej budowy oka chociażby, to wtedy faktycznie może to wyglądać sztucznie. Druga kwestia jest taka, że kolejny mit, który chciałabym obalić, to to, że przyklejanie sztucznych rzęs zabiera bardzo dużo czasu i dlatego warto sobie zrobić rzęsy metodą 1:1. Powiem tak, w tej kwestii oczywiście jest to jak najbardziej temat indywidualny i jeżeli macie taką ochotę, to możecie sobie zrobić rzęsy przyczepione metodą 1:1, 2:1, 3:1, ile tam chcecie. Ja przez 2 lata również nosiłam takie rzęsy, ale było to zanim zaczęłam mieć styczność z rzęsami sztucznymi w pasku, czy też w połówkach, czy też w kępkach. Osobiście nie używam kępek oraz nie używam połówek, bardziej przepadam za rzęsami w pasku. Natomiast jeżeli teraz mogłabym to porównać z okresem, kiedy przedłużałam sobie rzęsy metodą 1:1, to śmiało mogę stwierdzić, że zdecydowanie bardziej i lepiej na moich prawdziwych rzęsach odbija się przyklejanie jednak sztucznych rzęs w postaci pasków. I słuchajcie, przyklejanie rzęs nie zabiera dużo czasu. Jeżeli odpowiednio to robicie, jeżeli po prostu zastosujecie wszystkie te kroki konkretnie, które za chwileczkę Wam pokażę, to dla żadnej z Was przyklejenie rzęs nie powinno być naprawdę głębszym problemem. Jedynie co, to tak jak we wszystkim innym, liczy się tutaj kwestia wprawy, więc po prostu zanim będziecie chciały zaaplikować te rzęsy przed jakimś ważnym wyjściem, to po prostu poćwiczcie. Ćwiczcie do tego poziomu, do tego stopnia Waszej wprawy lub do tego stopnia Waszego zadowolenia z własnych osiągnięć, kiedy po prostu będziecie zadowolone z tego, jak Wam to wyszło. Ja Wam powiem, czym się kierować i jak to zrobić, żeby zawsze wyglądało to dobrze. Najpierw może zacznę od tego, czym przyklejać rzęsy. Otóż ja przeszłam w swoim życiu rzęsowym, krótkim bo krótkim, przez kilka różnych klejów do rzęs. Zawsze były to lepsze kleje, zazwyczaj były to kleje albo Lash Grip, albo były to kleje Duo. Natomiast przez długi czas borykałam się z tym, że kiedy się jakoś, wiecie, omsknęła mi ręka i kiedy ten pasek nie wylądował dokładnie przy linii rzęs, to problem polegał na tym, że jeżeli klej ten był kolorowy, mam tutaj na myśli kolor biały lub czarny, to po prostu zostawały po nim ślady. I jeżeli zrobiłyśmy makijaż oka, a później nakładając rzęsę, pasek rzęs, dotknęłyśmy przypadkiem makijażu oka, a później chciałyśmy ten klej usunąć, no to mógł to być ogromny kłopot i problem, ponieważ rzęsy zakładamy na koniec makijażu i taka sytuacja, taka wpadka może powodować, że po prostu cały makijaż nam się zepsuje, bo będziemy chciały zacząć to mazać, wiecie o co chodzi. Więc ja doszłam do tego, że najlepszym klejem, najlepszą opcją, jaka może być, i to już nie jest kwestia indywidualna, tylko to jest kwestia, myślę, dotycząca każdej jednej osoby, to jest, słuchajcie, to, aby używać kleju, który po prostu zastyga do bezbarwnego. I takim klejem jest klej Duo od Inglota. Powiem Wam szczerze, że jest to klej, z którego jestem najbardziej zadowolona, a tak jak mówię, przeszłam przez troszeczkę tych różnych klejów
ten klej ma właśnie ten jeden ogromny plus, że kiedy nawet przykładając pasek rzęs do powieki, przyłożymy go jakoś nierówno albo przypadkiem zahaczymy sobie na przykład na ruchomą część powieki, którą mamy już pomalowaną, to dzięki temu, że on zastyga do bezbarwnego, to nawet jeżeli nie zetrzemy tego efektu omstniętego kleju, to po prostu nam to zaschnie i nie będzie w ogóle po tym śladu. Więc jeżeli nawet macie jakieś tendencje do łzawiących kącików oczu, itp., to właśnie dzięki temu, że ten klej jest wodoodporny, to nawet jeżeli Wam gdzieś tam się później oczko zacznie łzawić w zewnętrznych kącikach, to po prostu ta rzęsa nie będzie Wam odchodziła, ten klej nie będzie Wam się w żaden sposób nie będzie Wam puszczał, ze względu na to, że właśnie produkt ten jest wodoodporny. Jeżeli już jesteśmy przy temacie tego, czym przyklejać sztuczne rzęsy, to również Wam pokażę dwa akcesoria, którymi możecie to zrobić. Pierwsze akcesorium jest to pęseta. I ja akurat mam tutaj taką zwykłą, wysuszoną pęsetkę z Essence oraz też możecie dostać w zestawach rzęs, które kupujecie z Ardell, możecie dostać taki oto przyrząd również do właśnie nakładania rzęs. I powiem Wam szczerze, że dla mnie taką najbardziej sprawdzoną metodą jest zdecydowanie używanie takiej zwykłej pęsety, ze względu na to, że po prostu tak jest najbardziej precyzyjnie, dlatego że tutaj ten przyrząd z Ardell, on ma troszeczkę jednak bardziej takie te końce troszeczkę grubsze, ponadto jest taki bardziej toporny, bym powiedziała. Natomiast ma on jeden plus, który po prostu jest plusem powodującym, że na pewno nie wyrzucamy tego po odpakowaniu opakowania. Mianowicie możemy sobie po prostu bardziej spasować nasze rzęsy takie prawdziwe właśnie z tymi sztucznymi. Później Wam pokażę, w jaki sposób to można zrobić. A teraz przechodzimy do meritum, czyli do tego, jakie rzęsy polecam, a później przejdziemy już do praktyki. Moim zdaniem rzęsy, które będą naturalnie wyglądały na Waszych oczach, to te rzęsy, które są skonstruowane w taki sposób, jak możecie teraz widzieć, mianowicie mają taki silikonowy paseczek i dzięki temu właśnie możecie zaaplikować te rzęsy bez problemu, one są bardzo elastyczne, bardzo giętkie, bardzo fajnie się dopasowują i ponadto nie odczuwacie tego, że macie to na oku, nie jest to dla Was żaden ciężar, ani Was to w żaden sposób nie podrażnia. No i też dla osób postronnych, szczerze powiedziawszy, nie jest to w ogóle zauważalne. Ja ze swojej strony dla osób z podobną budową oka do mojego, aczkolwiek no nie tylko, dlatego że tak jak mówię, to już jest kwestia tego Waszego indywidualnego doboru. Wy musicie sobie znaleźć rzęsy, które Wam będą odpowiadały. Ja też musiałam przejść przez kilka prób posiadania różnych rodzajów rzęs, żeby dojść do tego, które faktycznie mi najbardziej pasują i podkreślają właśnie moją budowę oka. Ale być może, mam nadzieję, że wpadną Wam któreś w oko i Wy próbujecie rzęsy, w których jestem zakochana po prostu od samego początku. Jest to model Whiskey's Black od Ardell. Te rzęsy wyglądają bardzo fajnie na moim oku, ze względu na to, że one są po obydwu stronach, jeżeli chodzi o zewnętrzny i wewnętrzny kącik, takiej samej długości, a na środku są nieco wydłużone. I one bardzo fajnie otwierają mi te oko, jakoś tak zagęszczają. Szczególnie fajnie właśnie te rzęsy podkreślają moją budowę oka. Powiem Wam szczerze, że konkretnie taka jedna para, jej koszt to jest około 12,90 na stronie kokolita.pl i powiem Wam szczerze, że mi takie rzęsy jedne starczają na miesiąc codziennego użytkowania. Więc to jest tylko dowód na to, że też nie trzeba na to wydawać majątku. Kolejne rzęski, które bardzo mi się podobają, akurat przyszły do mnie w takim dwupaku, jest to model Demi Black 120 i te właśnie rzęsy mam aktualnie na oczach. Powiem Wam, że ich budowa jest taka charakterystyczna z uwagi na to, że one są właśnie troszeczkę krótsze przy wewnętrznym kąciku i troszeczkę dłuższe przy zewnętrznym, ale nie mają aż takiego podkręcenia jak na przykład rzęsy Demi Wispies, których niestety aktualnie nie ma. Rzęsy Demi Wispies różnią się od tych tym, że one również mają podobną konstrukcję, czyli są krótsze we wnętrznych kącikach, dłuższe w zewnętrznych, ale one zachowują nieco większe podkręcenie, przez co też najzwyczajniej w świecie, moim zdaniem, nie nadają się jako rzęsy na co dzień. Aczkolwiek to już jest, tak jak mówię, kwestia też budowy oka, bo nie u każdej osoby będzie to wyglądało w taki spektakularny sposób. Następne rzęski, które myślę, że tutaj mogą się sprawdzić do wszystkich rodzajów budowy oka, nie tylko do mojej, są to rzęsy, które niestety, ale miałam używane, więc one mi tutaj trochę fruwają, bo się nie chcą przyczepić. Jest to model Demi Black 102
i one są, słuchajcie, króciutkie. One są króciutkie i one są troszeczkę rzadsze, więc dla tych z Was, które poszukują właśnie rzęs, które będą wyglądały jako takie bardzo przybliżone do naszych, czyli będą w miarę króciutkie i nie będą aż takie zamaszyście, wiecie, wachlarzowato pełne, to właśnie myślę, że ten model może Wam wpaść w oko, więc koniecznie musicie go zobaczyć na stronie Kokolity. Co niektóre osoby z mojego najbliższego otoczenia uważają, że te rzęsy mi nie pasują ze względu na to, że właśnie ja mam głęboko osadzone oczy i mi pasują rzęsy, które są właśnie takie wyraziste i bardzo gęste. Kolejny model i kolejna firma, bo na razie pokazuję Wam tylko adres, jest to firma Lash Studio. Tylko minusem jest to, dlatego zastanawiałam się, czy w ogóle Wam ją pokazywać, ponieważ niestety, ale rzęsy z tej firmy już nie są dostępne chyba w żadnych sklepach internetowych. Dotychczas były one dostępne na stronie Fatal i jest to firma Lash Studio. Ja posiadałam dwa modele, jedyne dwa dostępne w Polsce z tej firmy i jeden z tych modeli to był model 044 Fascinating, a drugi to był 069 Dainty Wispy. I ten model Dainty Wispy to było coś kapitalnego, ja byłam w tym absolutnie zakochana i bardzo, bardzo ubolewałam nad tym, że wycofali, ponieważ one były po prostu o wiele tańsze niż rzęsy z Ardell. Sprawdzały mi się dokładnie tak samo, wyglądały kapitalnie na oczach, a były tańsze o jakieś 90%, ponieważ te rzęski kosztowały 5,95, a tamte rzęsy, o których przed chwilą wspomniałam, czyli Dainty Wispy, kosztowały 2,95, czyli cena była abstrakcyjnie w ogóle aż niewyobrażalna, jeżeli chodzi o różnicę cenową, a jakościowo były naprawdę, naprawdę niczego sobie. No i ten jeden model, taki bardziej spektakularny, który chciałabym Wam pokazać, jest to model Ardell Spiky 385. Te rzęsy mi się, słuchajcie, mega podobają w opakowaniu. Bardzo są, mają taki charakter bardzo wieczorowy. One mi troszeczkę przypominają te rzęsy od Katosu Russet Feather. Tylko że to nie są połówki, a Russet Feather to są połówki typowo, chyba tak mi się wydaje. One mogłyby wyglądać kapitalnie na oczach, gdyby nie to, że mi osobiście one strasznie ciążą na kobiece. Przez to, że mają taki mega gruby pasek, to niestety ja ich nie mogę za bardzo nosić, bo po prostu czuję je na oczach. Te rzęski są bardzo ładne i dajcie koniecznie znać, jeżeli gdzieś będziecie widziały na internecie podobnego typu budowy rzęsy, ale z cieniutkim paseczkiem, bo właśnie ja takich poszukuję. No i teraz może przejdę do zaprezentowania tego, w jaki sposób nakładać rzęski i w jaki sposób te rzęski ściągać oraz pielęgnować. W tej chwili mam na sobie rzęsy i pokażę Wam na przykładzie konkretnie tych rzęs, które mam w tej chwili na sobie, w jaki sposób te rzęski ściągnąć. Delikatnie pociągacie za końcówkę tych rzęs i bez żadnego problemu rzęski te odchodzą. Pasek takich rzęs, słuchajcie, w momencie kiedy je ściągamy, zawiera na sobie śladowe ilości jeszcze kleju. Jest to klej, który jest, wiadomo, zaschnięty i jest to klej, który jest bezbarwny. Natomiast nigdy w życiu nie odkładajcie w takim stanie rzęs do pudełka ze względu na to, że one mają być do ponownego użytku. I jeżeli wprawicie się w taką rutynę, że będziecie zaraz po ściągnięciu rzęs ściągały te resztki kleju w taki sposób, jaki za chwileczkę Wam pokażę, to po prostu te rzęsy Wam będą służyły na bardzo długo. Ja zwyczajowo robię tak, że łapię sobie te rzęski tutaj z tej strony, gdzie są właśnie rzęsy i po prostu ściągam sobie ten klej w taki sposób. Bardzo mało go zawsze jest, bo ja też go bardzo mało nakładam, kiedy już nie mamy żadnych resztek kleju tutaj. Naprawdę nie da się tych rzęs zniszczyć ściągając klej, jeżeli zrobicie to w taki sposób. No i teraz te rzęski są czyste i są przygotowane do ponownego użycia. Ja zwyczajowo robię tak, że odrobinkę kleju wyciskam sobie, słuchajcie, tutaj na dłoń. Jest to naprawdę malutka taka kropelka. I ja robię tak, że łapię sobie pęsetką właśnie tą część, gdzie są rzęski i przejeżdżam tym paskiem po tej kropelce kleju w taki sposób, jakbym przeciągała kartę płatniczą w czytniku, słuchajcie. I ja zwyczajowo robię tak, że chwileczkę czekam, wachluję czasami, podmucham, różnie to jest i po prostu przykładam sobie ten pasek rzęs do samej nasady rzęs, czyli przyklejamy sobie w taki sposób, żeby nam się złapały te rzęsy po prostu z środka naszej powieki i następnie
te boki tych rzęs, czyli zewnętrzne kąciki, tutaj sobie dociskamy, tak aby to wszystko było zrobione precyzyjniej, aby na pewno kończyło nasz zewnętrzny kącik, a nie wyjeżdżało nigdzie dalej. I wtedy tutaj nam z przodu te rzęsy tak odstają, tak jak w tej chwili. Tutaj sobie je łapiemy i po prostu sobie tą końcóweczkę również przytykamy. I chwileczkę możecie sobie przytrzymać, żeby te rzęsy się mocno przytwierdziły. Pamiętajcie o tym, żeby powstrzymywać odruch mrugania w momencie, kiedy macie tutaj blisko pensetę. No bo faktycznie wtedy, no mogę uwierzyć, że tutaj w tym momencie ryzyko wyrubania sobie oka jest w tym momencie całkiem przypuszczalne. Na koniec właśnie można użyć tego przyrządu Ardell do tego, aby sobie właśnie połączyć swoje naturalne rzęsy właśnie z tymi sztucznymi i je tutaj mocniej przytwierdzić właśnie, niejako dokleić sobie tutaj właśnie w miejscu łączenia, czyli w miejscu naszej linii rzęs. No i efekt końcowy wygląda w ten sposób. Moim zdaniem nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy, które naprawdę mogłyby Wam zrobić jakąś krzywdę. Tak samo jeżeli nałożycie odpowiednią ilość kleju, to nie ma takiej opcji, żeby Wam coś skapnęło do oka, żeby Wam podrażniło oko w środku czy coś w tym stylu, bo po prostu no nie ma takiej opcji. Jeżeli robicie to tak, jak pokazałam, mało kto jest w stanie, oprócz osób, które się zajmują tym makijażem na przykład i takie rzeczy dostrzegają, ale z takich osób, które się tym nie interesują, czyli takich normalnych, zwykłych ludzi po prostu, którzy patrzą się na ciebie, tobie prosto w oczy, nikt w życiu by nie powiedział, że masz sztuczne rzęsy, jeżeli są to rzęsy dopasowane do twojego oka i odpowiednio nałożone, więc po prostu dla mnie osobiście sztuczne rzęsy to jest rozwiązanie naprawdę na miarę czasu. W żaden sposób one nie obciążają moich własnych rzęs, ponieważ nie przyklejam ich do rzęs, tylko do linii rzęs, czyli do skóry. W żaden sposób nie miałam nigdy czegoś takiego, żebym miała podrażnioną powiekę, czy żeby, nie wiem, podczas ściągania tych rzęs, żeby sobie wyrwać swoje. No absolutnie nic z takich rzeczy. Natomiast metoda 1:1 bardzo mi osłabiła moje własne rzęsy i po osiągnięciu rzęs z metodą 1:1 miałam tak krótkie rzęsy, a jeszcze ja mam krótkie swoje naturalnie, więc ja miałam je tak masakrycznie krótkie, że nawet nie było czego tuszować. Poważnie Wam to mówię. Właśnie, jeszcze jedna istotna rzecz. Zanim nałożycie sztuczne rzęsy, pamiętajcie o tym, aby wytuszować swoje. Czasem możecie jeszcze tą czynność powtórzyć po nałożeniu rzęs, ale ja za bardzo z tym nie przepadam i też szczerze powiedziawszy nie polecam tego, ponieważ to skraca ich czas życia. Dobra, to by było chyba na tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Parę było kroków takich, na które powinniście uważać, czego powinniście przestrzegać. Mam nadzieję, że wyczerpałam ten temat w 100%. Mam nadzieję, że to również okazało się dla Was przydatne. Koniecznie dajcie mi znać, czy miałyście do czynienia ze sztucznymi rzęsami. Jeżeli tak, to napiszcie mi na dole w komentarzach, jakie są Wasze ulubione modele rzęs. Być może jakieś od Was zgapię, bo szczerze powiedziawszy teraz czekam na dostawę rzęs z chińskiego właśnie sklepu, bo są one również bardzo dobrze wykonane i spełniają wszystkie te kryteria, które powinny posiadać fajne rzęsy. Więc jestem ciekawa, być może zrobię Wam osobny filmik o tym, jeżeli do mnie przyjdą. Dajcie znać, czy byłybyście zainteresowane. Tak, i dajcie mi też znać, czy Wy na początku Waszej historii z rzęsami, jeżeli takową miałyście, miałyście pewne opory związane z tym, czy sobie nie wydubiecie oka albo w jakiś sposób nie zachlapiecie oka klejem. Jestem bardzo ciekawa. Dajcie mi znać również, jakie Wy macie triki takie na to, aby zrobić to jak najbardziej szybko i bezboleśnie. Ja dzisiaj dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną. Koniecznie dajcie łapkę do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki. I serdecznie Was zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa! The blue sky.